Witam w kolejnym odcinku z gry Spider-Man Miles Morales. Już zmieniamy strój, pierw tutaj umiejętności. A jednak to nie to. Dobra. Wow, 53, aż screena zrobię. Dobra, dzisiaj tym strojem polatamy. Co my tu odblokowaliśmy? Im niższy poziom zdrowia, tym szybciej rośnie moc jadu. To może się przydać, bogowie nie słyszą eliminacji poprzez pańczy atak. Wykorzystasz z kamuflażu. To dobre. Chwila. To bym wolał jednak tak. Tutaj co my tu mamy? Każde szóste trafienie z serii powoduje nie, a taki zapewniają dodatkowy czas kamuflażu za każde trafienie, to jest dobre. Zwiększa ilość amunicji wszystkich gadżetów o 1, to jest bardzo dobre. Spełnienie wielką ilość za każde trafienie wielką ilość. Nie. Czuję się już gotowy. Wow. Dobra, kończymy to i dzisiaj robimy apkę. Dokładnie tak. Znowu walka. Walka w powietrzu. W tym wyzwaniu wrogów można zranić tylko w powietrzu. Zalicz jak najwięcej powietrznych eliminacji. Zbliż się do znacznika. W powietrzu? Dobra, czaję. Rozpoczynanie ataku wręcz. I poza mi atak! I tłum szale! A powtórzmy to. Koniec to był gwiazdowitym atakiem. Yeah, achievement! Dobra. Zarąbisty jest ten strój. O tak! Apetyt rośnie w miarę latania! Nie tono! No, przestańcie do mnie strzelać. Nie tono, przestań, gościu. Nie uda mi się dwóch, dwie sekundy. Nie ma bata. Kurde, za mało punktów. To jeszcze raz. Dobrze, że tamten został pokonany w powietrzu, halo? Przyciągnąć do siebie w powietrzu.
kurwy w dupie. Głupie jest to, że oni lecą jakby za daleko, jak ich bije. O właśnie tak, no. Noż, cholera. No jak 15 sekund już, co? Ja to zrobię. Ja to zrobię. Ja spędzam tym 60 lat, ale ja to zrobię. Ach. 800 lat później. Co ja robię? Muszą mi teraz pisać. Uwielbia tę robotę. Słychać to w jego głosie. No. To jest te, to jest to. Świetnie by tu pasowała muzyka, Karty. Może raz. To jest ta runda. Na dwóch, na jednego, 20 sekund. Na spokojnie. Dobra, może jednak nie, może jednak nie. O, no do góry! Kurde, za mało punktów. No przecież jeszcze było. Jeszcze 8 sekund było, no co do cholery. Jeszcze raz. Się czuję oskamowany, jak nie wiem. No, no przestań mnie bić. Boże. Mnie to irytuje. No, wydubiaj do powietrza. No i co się stało? Co się stało? Dlaczego się czas wyłączył? Nie rozumiem tego. No, przestańcie. Boks powietrzny! Ale sprawny pomysł. No nie to. Jest. Ja kliknąłem R znowu. Dobra, zostało nam jedno szkolenie, na które się teraz wybierzemy. I robimy rzeczy z apki dzisiaj. Dokładnie, no. Tchę. Ach, skradanie. Czas na bomby. Nic nie mówi. Oto plan złoczyńców. Tak dobrze, jak tykające bomby. Rozbrój się nie. Bomby, by zaliczyć wyzwanie. Krótszy czas to wyższy wynik. Poleć do znacznika, a zaczniemy. Dobra, rozbrójmy parę bomb. Jestem za. Wyeliminuj ich po cicho, no to co? Odciągnij strażników od bomby, żeby ją
prawdziwe. Odciągnij strażników i zakradnij się, by rozbroić bomby. Muszą odejść od bomby. No tam się spójrz. Piękna eliminacja. Masz ciśnie, fart. Wybacz. Uwaga, świetna eliminacja. Masz podejście. Ciekawe, co myślą ludzie, którzy widzą mnie, gdy podejmuję te wyzwania. O, to Spider-Man. Unika hologramów. Nie ma w tym nic niezwykłego. No i ciul. Ej, tego się nie da w minutę 30 zrobić. Pamiętaj, najważniejsze jest rozbrojenie bomb po cichu. Nie musisz do tego załatwić każdego zbiera. Inicjacja poszukiwa. Jednostka wyłączona. Nie tego. Zauważyliście. No dzięki, kurde, gro, wspaniała, najlepsza, kurde. Ach. Jednak poprzednie wyzwanie z końcówki poprzedniego odcinka było łatwiejsze. Nie będzie. Ach, mam dość. Nie, czemu mi się wyłączył kamuflaż? Zrobione, dobra robota, ale jest ich więcej. Wiem, że to sztuczne bomby, ale wciąż się stresuję. A tego to nie widziałem. Podejrzewałem, że będą cztery. Samowity? Dobra, mam to dość. Niesamowity! Chcesz mieć dobre wejście? Oto sekret. Wykonaj eliminację z pełną mocą, a trafisz kilku wrogów naraz. To się nazywa dobre. Wszystko ukończone, dobra, bierzemy się za apkę. Z pełną mocą. Dobry tekst. Będę go używać. Przestępstwo wszystko, aktywności teraz, dobra. Ała, ja coś osłabia sygnał łączności służb ratunkowych. Lepiej to sprawdzę. Ale jesteśmy w okolicy, to może. Dobra, jednak nie jesteśmy w okolicy. Daleko.
Spider-Man. Ukończyłeś wszystkie wyzwania. To chyba pozostaje nam już tylko odpalić super tajne, dodatkowe, ostateczne wyzwanie. Spider-Man, dzięki Bogu. Coś zakłóca łączność ratunkową. Nie możemy się połączyć ze strażą pożarną. Ktoś jeszcze jest w środku? Nie, wszystkich wyprowadziliśmy. Ale jak nie dotrze pomoc, ogień się rozprzestrzeni. Słyszysz? Tylko szum. Poszukam źródła. Nie martwcie się. Przywrócę wam łączność. Im szybciej dotrę do źródła, tym szybciej przyjedzie straż. Moje sieci nie poradzą sobie z tak dużym pożarem. Cokolwiek osłabia sygnał, jest niedaleko. Ogień daje jak cholera i słyszę tylko szum. Wyłączenie zasilania podziałało. Odszkodowanie dostaniemy tylko wtedy, gdy spłonie cały budynek. Więc podtrzymuj ten szum. Zakłócają łączność, żeby wrócić odszkodowanie? Niełatwo. Ani mi się ma strzelić. Łączność jest słaba, bo nie ma prądu. Muszę naładować ten generator. Hej, ratowniku! Jacyś goście chcą spalić budynek i wyciągnąć odszkodowanie! Dlatego zakłócają łączność! Poważnie? Narażają ludzi na niebezpieczeństwo! Tak! Co z pożarem? Jeszcze chwila, przeniesie się na sąsiedni budynek, a ja nadal nie mogę dodzwonić się do straży. Wkrótce sygnał powinien być dobry. Będę informować na bieżąco. To już tu widać, no. A, bo to nie tu. Już blisko! Tu na tym budynku dłużej. A jednak nie? Czekaj. Jednak tu. Sygnał jest silniejszy. Co zrobiłeś? Czemu zawsze zakładasz, że to moja wina? A? O co ci chodzi? Nie ma na co czekać. Muszę przywrócić pełną łączność. Przywrócić pełną moc sygnału. No, chyba się udało. Lepiej sprawdzę, co z tym pożarem i czy łączność działa. Hej, jak z sygnałem? Słychać wszystko głośno i wyraźnie. Dodzwoniłem się do centrali. Straż pożarna już dojeżdża. Ta apka to jednak zarąbista rzecz. Klikasz, wybierasz, nie musisz na nic czekać, ani nic. Super zarąbista sprawa. Chociaż dziwi mnie, że Miles Morales nie ma żadnego DLC. Ale szybko to jechali. O, po lewo pisało Fisk. Tablica. Strażacy w samą porę ugasili ten budynek. Na pewno dam twojej aplikacji 5 gwiazd. Dzięki. Cieszę się. I polecaj ją innym. Im więcej osób używa apki, tym bezpieczniejszy Nowy Jork. Wszystkim o niej opowiem. Jeszcze raz dziękuję, Spider-Manie. Zaczynam rozpoznawać ulice, sklepy i niektórych ludzi. Dobra. Pora ogarnąć temat selfie.
wszystkie misje są oddalone w cholerę. Ciekawe, czy te gościuwy, co też potem idą, czy w nas uderzają. Kończyłeś wszystkie wyzwania. To chyba pozostaje nam już tylko odpalić super fajne dodatkowe ostateczne wyzwanie. Zajrzyj do ESU. Już się boję. Ostatnie wyzwanie. Ostatni test. 10. Co jest? Gitara. Stać mi, ale nie. Jezu, ma rację. Ci goście przechodzą z tego jakieś szkolenie? Spidermanie, wiem, że jesteś zajęty, ale może szybkie selfie? Tak, nie ma sprawy. O ja cię, dzięki. Ustaw się tam. Muszę lecieć. Mam nadzieję, że wyszło. O, wybuch gazu. Niedobrze. Jeśli zwiążę siecią zniszczone części, powinno wytrzymać. Żeby znaleźć selfie? Szaje, co mamy robić? Niedobrze, niedobrze! Najpierw ugaś ogień! Mogę się spalić? Mogę. I gotowe. Aż auto nie wybuchło, nie? Powinna przyjechać straż pożarna. Dzięki, Spidermanie. Nigdy nie widziałem takiego wybuchu gazu. Dobrze, że tak szybko tu dotarłeś. Nie ma sprawy. Byłem w okolicy. Chłopaki mówili, że masz jakąś apkę. Nie znam się na technologii, ale obczaję ją ze względu na ciebie. Gdzie na? 8. Ale my to wbijamy, kurde. Dobra. Lecimy dalej. Komuś zginęło auto. Może jest... Czemu my tak bardzo skaczemy po tej mapie? Z końca na koniec. Co jest? Oj, patrzcie, i tutaj będzie szła gościowa i ciekawe, czy... Ona też w nas walnie, w sensie my tylko nie widzimy, bo gra już nam się ładowała, ale ciekawe. W robocie nie uwierzą! W robocie nie uwierzą. Racja, toż to Miles Morales. To jemu trzeba pomóc. Hej, siemano. Zginęło ci auto? Tak, właśnie skończyłem podwójną zmianę. Wychodzę, a wóz zniknął. Za 12 godzin wracam, więc marzę tylko o śnie we własnym łóżku. Da się zrobić. Masz przy sobie kluczyk? To piszczące urządzonko? Jasne. Tutaj. Super. Niedługo odnajdę to zaginione auto. Co? Nabierzę sygnał z kluczyka i znajdę samochód. Żeby kraść auto ratownikowi w środku zimy. Ktoś tu ma serce znowu. Dobre. Naprawdę. W tę stronę chyba, nie? Tam gdzie jest auto obrzucone?
mam lecieć, tak mi się wydaje. Znaleźć ten samochód. Nie rozumiem. Oskar. Nie rozumiem, gdzie mam znaleźć to auto. Jak ja mam je znaleźć? Nie rozumiem, naprawdę. Co mam zrobić? Serio, nie rozumiem. Gdzieś to było, no nie? Ej, zrobiłem jakiś błąd. Nie czaję, o co chodzi. No mam lecieć tamtą stronę, ale tu nic nie ma przecież. Lecę tam, gdzie wskazuje. Nie wiem, widzowie, to? Z Daily Bugle, to nie. To nie wiem, widzowie. Wybite szyby. Albo zamarznik. Ale naprawdę, nie wiem. Za trudne jest to dla mnie. Kicia, lecimy do ciebie. Hihi. Obyśmy wbili już w następnym odcinku 11 poziom. To sobie coś kupimy. Naprawdę nie mamy już żadnych przestępstw. Dobra. Zobacz. Właściciel wektora. Biedaczek. Hej, kłopoty z kotem? Tak. Mój kot Wektor uciekł, gdy wyciągałem pocztę. Proszę, uwielbia ten plecak. Jak go znajdziesz, wejdzie do środka. To jakaś moda? Plecaki dla kotów? Masz coś, co pachnie Wektorem? Proszę, jego ulubiona zabawka. Nieźle. Szybki skan. No i mam trop. Niedługo Wektor wróci do domu. Wskoczył na autobusy. Mało jest winny. Czy to? Ta. Zdechły szczur. Wektor polował. Szkoda szczura. Ale to dobry trop. Wlazł pod autobus. No,
Ślad idzie w dół. Oczywiście. Do kanałów. Ale ja podziękuję, pójdę górą. O, kot będzie miał zapaszek. Tędy nie wyszedł. Jest ślad. Tędy wyszedł. Właśnie chciałem powiedzieć, że pewnie tędy wyszedł. Nie dotarłby kościołu. Heh. Mam szukać go po oknach? Obroża wektora. Ciepła. Jest blisko. Wektor nie zna strachu. Dobry zawodnik. Jak Stray gra. Wlazł pod to wentylacyjne coś. Szczujemy. Wektor! Stary, poczekaj! Mam cię! Yeah. Uuu, stary! Co się stanie pewnie? Teraz pachniesz Nowym Jorkiem. Obaj nogi. Czas wracać. Czyli zabiliśmy koło, no dobra. Trzymaj! Dziękuję ci. O, matko, co za skrót! Wektor, czekacie nie lada? Śliczny kociak. Czyli Nowy Jork śmierdzi. Ale śliczny. Yeah. Ktoś nie może znaleźć auta. Dało mu się zaparkować na Manhattanie? Słuchaj. Boże. Błagam, by się udało. Wcześniej nie zrozumiałem tego zadania. Fajne jest to, że te kamery możemy ruszać, no nie? Spróbuję ci pomóc, chłopie. Tak, właśnie skończyłem podwójną zmianę. Wychodzę, a wóz zniknął. Za 12 godzin wracam. Więc marzę tylko o śnie we własnym łóżku. Czaję, dobra. Da się zrobić. Słyszałem to już. Masz przy sobie kluczyk? To piszczące urządzonko? Jasne. Tutaj. Czyli w dupie. Super. Niedługo odnajdę to zaginione auto. No i co mam zrobić? Namierzę sygnał z kluczyka i znajdę samochód. No namierzysz sygnał z kluczyka. Żeby kraść auto ratownikowi w środku zimy. Ktoś tu naprawdę ma serce z lodu. I co ja mam zrobić teraz, co? Jak mam znaleźć ten samochód? A i nie rozumiem, jak mam go znaleźć. Mam latać przez cały Nowy Jork, czy jak? A i nie rozumiem. O, Roxon. Nie wiem, jakie mam znaleźć to auto. Naprawdę, nie wiem. Co zadanie wymyślili, kurde. Nie miałem żadnego topu nawet. Tam jest jakaś osoba na zielono podświetlona. Z
co ona mi tu da? To jest właściciel. Jest coś, cokolwiek? Wiesz, gdzie się podział drugi Spider-Man? Nie wiem. W tą stronę mam podążać? Ej, ja naprawdę nie wiem. Nie ogarniam tego zadania. Nie wiem. Namierzy przez kluczyk, no ale no namierzyłem niby, ale no nic nie mam, mam auto po prostu. Nie czaję. Serio, nie wiem. Nic mi nie pokazuje, w żadną stronę. Nul, kompletne zero. Nie mam nic. Żadnego tropu, nic nie mam. Jak ja mam jego samochód znaleźć? Mam po prostu latać po Nowym Jorku i znajdę to wtedy wrócić? Nie wiem, nie rozumiem tego. Proszę, by było tu gdzieś blisko, no. Nie wiem, patrzę wszędzie, nie wiem. Możesz mi pomóc jakoś? No na zielono się poświęcę. Czas wydawania pieniędzy, których nie mam. Tak, super. Możesz mi wskazać drogę, cokolwiek. Poświąteczne promocje są spoko, ale po poświąteczną sprzedaż to jest to. Widzowie, nie mam pojęcia. Nie zrobię tego zadania, nie mam pojęcia. Nie mam żadnego tropu. Wolę kostium tego drugiego. Dzięki. Może w tą stronę mam polecić? Nie. Na pewno. W końcu tu trafiłem, dobra. Po cichu czy nie po cichu?
Oho, pełno tu zaginionych aut. No dobra. Nie ta sieć. I wow, mam jej więcej. Nie tylko jej. To co, wbijamy się. A myślałem, że ratownicze auto. Cześć, znalazłem twoje auto. To mam teraz z nim wrócić? No świetnie. Hej, w końcu przyjechała też policja. Może mnie do ciebie zawiozą. Jeszcze raz dzięki, Spidey. Opowiem wszystkim o twojej aplikacji. Ale najpierw się wyśpię. Nie ma za co. Chcę spać, gościu. Dobra, chyba nic tu po mnie. Dobra, to było trudne, nie powiem, że nie. Ciężarówka Fist ma problem. Wiele osób potrzebuje tego jedzenia. Spróbuję pomóc. Czemu spróbujesz, a nie pomożesz? He? Dobra, to w następnym odcinku, jeśli nam się uda. To w następnym już będzie fabuła, jeśli nie, no to daj apka.